drugi, czytam z okładki tomiku Wiedeński High Life, poeta, bloger, członek redakcji kwartalnika literackiego Korespondencja z ojcem. Mieszka w Gdańsku. To, co nadesłał na tę edycję odsieczy, bardzo mnie zainteresowało, ponieważ złożył to w ten sposób, że kilka wierszy starych, doskonale mi znanych z tej książeczki, połączył z wierszami nowymi. I ten kontrast jakoś mnie poruszył. Kilka zdań na ten temat. Cztery nowe utwory od trzech starszych dzieli przepaść. Narracje przytoczone z debiutanckiego tomu Wiedeński High Life znamy dobrze. Zaskoczeniem są te nowe. Na ich tle zupełnie inaczej widzi się po latach stare teksty, ewokujące obraz sielankowej czystości i naiwności. Zaś drugie odczucie dotyczy czegoś, co nazwałbym gęstością i bliskością. W narracjach kumpelskich działo się, było się, blisko sensu, nie miało się kłopotów ze zrozumiałym istnieniem. Towarzyszyło się grupie i było się kimś w grupie. Słowo znaczyło indywidualnie, podmiotowo, ale i grupowo, wspólnotowo. Dominowało poczucie mocy my, ze wskazaniem na ośrodek ruchu i mowy, jakim był niejaki siwy. Ten Sokrates z mokrym blantem w ręce przywoływany był zawsze wtedy, kiedy trzeba było coś postanowić, orzec czy podsumować. Miał władzę nad podmiotem, dyktując warunki narracji, a niekiedy niemal sprawdzając, czy wiersz jest dobry i może pójść w świat. O taką też bliskość mi chodzi. O taką gęstość dziania się, błyskotliwego tkania sieci wspólnotowych powiązań. I cóż mamy w nowych wierszach? To się gdzieś odsunęło, wyczerpało. Serdeczność bliskich relacji ustępuje chłodowi międzyludzkiej pustki. Społeczna atmosfera tych wierszy ulega rozrzedzeniu. Tak jakby nie było widać szans na odbicie własnego głosu, czyli świadomości. Postacie są obok siebie, lecz nie ze sobą. Odległość między ludźmi wydłużyła się znacznie. A przestrzeń zmniejszyła się do wymiaru pudełka, czterech ścian, pokoju. Trzeba sobie radzić samemu z porządkowaniem następujących po sobie zimnych scen. To nasza ostatnia rozmowa. Tak to się zaczyna i tak to się kończy. Ojciec i syn i puste między nimi ciało. I tak dalej, i tak dalej. Aż skóra cierpnie. Na myśl, że tak w całości będzie wyglądał drugi tomik Mansteina. Ale co zrobić? Tak być musi. To widocznie konieczny etap dalszego rozwoju. Jakoby Manstein. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja wiem, że mam 5 minut. Ja spróbuję w ciągu tych 5 minut przeczytać 10 tekstów. Dziękuję. Nic osobistego. Świat skojarzeń jest okrutny. Świeci napis nad mieszkaniem, a dokładnie to nie świeci, tylko mruga neurotycznie jak żarówka w Monopolu. Choć to nie jest najszczęśliwsze porównanie. Przed mieszkaniem sterczy Dariusz, wypadkowa wyobraźni i ofiara luźnych asocjacji, od których boli Dariusza głowa i cały Dariusz boli Dariusza, jakby kolka lub jakby żałował, że pomimo znajomości z narratorem tego wiersza, nie ma go gdzie indziej, a dokładnie nie ma go na plaży w okolicach Bikini, skąd lepszy miałby widok i cieplejsze skojarzenia. Wergiliusz robi rundkę. To mieszkanie jest stracone, świeci napis w przedpokoju, gęsto od skojarzeń i przeklęto od skojarzeń. Tu, gdzie stoi wieszak, wiszą truchła przeszłych braci. Co to kurwa znaczy, truchła przeszłych braci, skoro wciąż dędają żywo jak proporcje na festynie, skoro wciąż dędają żywo i przez ramię szepczą wiersze, pieśni, doświadczenia, zwrotki z ostatniego piętra. Tu, gdzie stoi wieszak, koniec wita się z początkiem, na początek festyn trupa, więc pożegnaj się z nadzieją, że wyrośniesz z tego domu, co otacza ciebie gęsto. Wellbeing po polsku. Do mieszkania bez pukania wchodzi Dariusz. W dłoni młotek, w uchu kowadełko. Co dokładnie jest w mieszkaniu, chciałby Dariusz wiedzieć. Do ścian przytknąć szklankę, zajrzeć w ciemne zakamarki szafek. Teraz mówię o stworzeniu wspólnej grupy poetyckiej. Tylko on, ja i nasze fantastyczne strachy, którymi, jak zapewnia, wywiercimy dziurę, wielki pępek w brzuchu świata. Odpowiadam, że nic z tego nie będzie, jeśli Dariusz nie zacznie pukać przed wejściem, albowiem tylko wtedy będzie miał pewność i ja będę miał pewność, że naprawdę mnie zastał. Scena w dużym pokoju.
Trudno powiedzieć, jak to się skończy. Tyle wiadomo na razie. Dorosły mężczyzna siedzi naprzeciw dorosłego nagle dziecka i mówią niewiele. Właściwie nie mówią. Przed chwilą obaj przeżyli tragedię. Pierwszemu synek wypadł przez okno, drugiemu przez okno dał nogę braciszek i trudno powiedzieć, któremu z nich bardziej jest teraz niedobrze i kto z tym zostanie na dłużej. Tyle wiadomo. Dorosły mężczyzna naprzeciw dorosłego dziecka kolejną jesień w tym samym pokoju i znów nie znajdują wspólnego języka. Przed chwilą obaj przeżyli tragedię. Jeszcze 2,5 minuty. Mieszkanie. Któregoś dnia odwiedzili nas znajomi. Przyszli z czekoladą i butelką wina. Nie mogliśmy ich nie przyjąć. Nie mogliśmy nie spojrzeć im głęboko w oczy, mówiąc: przyszliście w taką pogodę, a my nie mamy nawet szarlotki. Pogoda tego dnia istotnie była jak kamień młyński u szyi. Cały poranek spędziliśmy w łóżku, całe popołudnie spędziliśmy w łóżku, ale nie mogliśmy ich nie przyjąć i nie powiedzieć: przyszliście, choć właśnie umarł nam synek. Wprawdzie na wino był za mały, za to uwielbiał czekoladę. Mieszkanie 2. Któregoś dnia odwiedzili nas znajomi. Nie mogliśmy się doczekać, nie mogliśmy wprost znaleźć słów, gdy stanęli tuż nad naszym łóżkiem z kwiatami. To były maciejki. Gdy stanęli z maciejkami, aby nas przypomnieć, położyć bukiecik i przez łzy wydusić, jak wam jest po tamtej stronie, jak wam się nie żyje. Albowiem istotnie, nie czuliśmy się wówczas najlepiej. W drugim pokoju właśnie umarł nam synek i choć nie ma tego złego, to jednak wiele się zmieniło. Nastoletni Paul Celan budzi się wcześniej niż zwykle. Najtrudniejsze są poranki, ja więc bujam się jak krzesło nad dymiącą popiołką i papierosem wypalam dziury w ceracie. Mówię sobie: Paul, jeszcze nigdy nie chciałeś umrzeć tak bardzo jak teraz i że to niepoważne. To nic poważnego, ceratę można kupić nową. Wczoraj zadzwoniła matka, była przejęta, w radio znów trąbią o wojnie. Powiedziałem: we mnie wojna spokojna, matulu, na razie liczę dziury w całym, odezwę się później. Nie odezwę, to nasza ostatnia rozmowa i mówię sobie: Paul, ceratę można kupić nową. Dorosły Paul Celan waha się nad szklanką. Tak to się zaczyna straszniutki, ale i tak to się kończy, myślę, gapiąc się w pająka uwięzionego pod szklanką. Niegdyś byłem dzielniejszy, byłbym cię zmiotł jednym ruchem książki, ale dziś już nie mam pewności, tylko się boję twojego przez moją powiekę spaceru, gdy zasnę. I tylko o tym teraz myślę, że nie ma stąd wyjścia, straszniutki, że tak to się zaczyna i tak to się kończy. Ty i ja w tej błahej, ostatecznej scenie, twoje małe istnienie i mój malutki strach. Dariusz jako wyraz marzeń o innym wierszu. Granica mojego mieszkania jest granicą mojego wiersza, ale tutaj można więcej oszaleć, osiwieć, ocipić, okurwieć, opowiedzieć historię, a później wyprowadzić z niej ciosy. Dariusz, którego wszystko już boli od siedzenia w tym samym fotelu, któremu głowa serdecznie już puchnie od słuchania tych samych historii, chciałby raz jeden wyjść z tego mieszkania i wyjść z tego wiersza. Pójść wreszcie na spacer po jakiejś choćby łące, mimo że łąka go nie wzrusza, jak dziecko by się wzruszył nad świeżym, rozpłakał powietrzem. Dziękuję.